W jaki sposób korzystać z platformy Crystal DeFi, w jaki sposób dołączyć do Launchpada, jak wyglądają tutaj poziomy, o tym wszystkim sobie dzisiaj porozmawiamy. Cześć, z tej strony Maciej, witam serdecznie na moim kanale w kolejnym już filmie z serii Kryptowaluty bez tajemnic. Oczywiście, jeżeli na kanale jesteś pierwszy raz, być może trafiłeś tu przez przypadek, zachęcam Cię do subskrybowania kanału, do dodania dzwoneczka, o to, żeby być na bieżąco z wszystkimi moimi materiałami. No i oczywiście, jeżeli uznacie, po raz kolejny, że te wideo było wartościowe, że te wideo wniosło jakąś wartość. Nie zapomnijcie podzielić się łapką w górę. Oczywiście przypominam, że wszystko co mówię w tym filmie, to nie jest porada inwestycyjna. Dzisiaj słuchajcie, będziemy rozmawiać sobie o Crystal DeFi. Tak jak wiecie, jest to launchpad, który odpaliłem ostatnio, a więc można powiedzieć mój najnowszy projekt, w którym mam możliwość kupowania projektów właśnie na public sale'ach, właśnie w postaci IDO. No i oczywiście Gdzieś tam moja ocena tej platformy również prosiliście o film instruktażowy w jaki sposób tutaj wystartować, żebym omówił również te poziomy. Także tutaj tym wszystkim się zajmiemy. Jeżeli chodzi o Crystal DeFi, jest to platforma DeFiowa. Mamy tutaj bardzo dużo możliwości. Jest oczywiście klasyczna opcja swapowania, a więc zamiany tokenów, jest opcja zarabiania, a więc opcja earn, jest opcja lendingu, a więc pożyczek, jest program referencyjny jest oczywiście aplikacja mobilna i również ostatnio został odpalony tutaj Launchpad. A więc to, co nas najbardziej interesuje. Jeżeli chodzi o Crystal DeFi, jest to projekt, który jest już na rynku 5 lat, a więc jakieś tam. Doświadczenie jest. Oczywiście łączymy się tutaj własnym portfelem, a więc używamy tutaj do działania na tej platformie MetaMask, a więc jest to miejsce zdecentralizowane. Oczywiście, jeżeli będziemy chcieli tu korzystać z launchpada, trzeba będzie powierzyć tutaj swoje środki, trzeba będzie je zastejkować. To co jest bardzo ważne, jest to platforma multichainowa i mamy tutaj możliwość działania na kilku łańcuchach, oczywiście klasycznie Ethereum, ale jest również Binance Smart Chain, jest Polygon. Jest AvanLash, no i oczywiście niedługo zostanie dodana Solana oraz również blockchain należący właśnie do crypto.com, a więc Kronos. Jeżeli chodzi o aplikację mobilną, słuchajcie, jeszcze nie używałem. Jeżeli ktoś z Was używał, to możecie dać znać jak to działa, jak to wygląda natomiast to co jest bardzo ważne to to kto tutaj zainwestował tak jak widzicie jednym z głównych inwestorów jest Crypto.com no i oczywiście jeżeli wejdziemy na Crypto.com to mamy potwierdzenie jeżeli wejdziecie na Crypto.com zakładka Capital i tutaj widzimy w które gdzieś tam projekty Crypto.com również inwestuje jako Venture Capital a więc wspiera je na początku swojej działalności jest tu oczywiście Crystal, ale jest kilka innych być może warto również posprawdzać Tutaj inne projekty, i może uda się znaleźć jakąś perełkę. Natomiast tutaj, jako jeden z głównych inwestorów, jako ten inwestor największy, jest tutaj CryptoCom, ale również jest Coin 98 Ventures, również bardzo mocny zawodnik z tego rynku Ventures. Także tutaj widać, że gdzieś tam w ten projekt inwestowali giganci. Jeżeli chodzi o partnerów, Kyber Network, zaraz powiemy dlaczego, ale jest również Compant, jest Mantra DAO, jest oczywiście Pancake Swap. No i Kretos Ventures, myślę, że też wiele osób zna, bo jest to jeden z większych venturesów na rynku. Tak jak widzicie, gdzieś tam za tym projektem stoją znamy i uznamy marki, także widać, że zostało tutaj konkretnie zainwestowane. Warto również odwiedzić ich Twittera, tutaj zawsze są najnowsze informacje na temat launchpadów, a więc tak naprawdę na temat tego, czym dzisiaj się będziemy, słuchajcie, zajmować. No i oczywiście, jeżeli chcecie z tego skorzystać, klikacie sobie launch app od razu was tutaj przenosi. No i oczywiście przez to, że jest to multi-chainowe, możecie Metamask tutaj połączyć z różnymi chainami. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o mnie, no to ja tutaj wykorzystałem sieć Binance Smart Chain, dlatego że są na tym niskie opłaty. Oczywiście zaraz powiem wam, w jaki sposób tutaj rozpocząłem swoją przygodę. Tak jak mówiłem, jest tu opcja swapowania, a więc typowa wymiana assetów, jest opcja pasywnego zarabiania. A więc możecie tutaj na różne procenty wrzucić swoje środki. Natomiast to, co dzisiaj nas interesuje, jest to oczywiście Crystal Go, a więc platforma należąca do Crystal, związana właśnie z Launchpadem, a więc z pojawianiem się, słuchajcie, nowych projektów. Oczywiście, żeby zacząć korzystać, należy połączyć portfel, połączyć swojego Metamaska, wybrać odpowiednią sieć. Tak jak mówiłem, ja działam na Binance Smart Chain. Ie. Natomiast teraz przejdziemy sobie, słuchajcie, przez te poziomy, zobaczymy, jakie tak naprawdę warunki trzeba tutaj spełnić, aby właśnie móc tutaj w tych lunchpadach uczestniczyć. Obecnie przed nami dwa lunchpady, Elpis Battle i Zuki moba, a więc tak jak widzicie jest to launchpad gdzieś tam związany z play and earn. Do tej pory również te projekty, które tutaj się pojawiały, to również byłyby projekty play and earn, a więc mieliśmy tutaj te Pegazy, które pokazywaliśmy, mieliśmy Reefy United i mieliśmy również BCM Hand. A więc to są trzy zakończone i do no i oczywiście możemy sobie zacząć od tego, jakie tutaj te projekty zrobiły wyniki, bo to jest bardzo ważne. Ja pamiętam, kiedy pierwszy raz pokazywałem Wam tą platformę, to zastanawiałem się, czy gdzieś tam będzie odpowiednia ilość projektów, bo ja dzisiaj wybierając lunchpady patrzę na dwie bardzo ważne rzeczy. Po pierwsze na wartość wejścia, a więc patrzę ile kosztuje token i jakie to są poziomy. Ostatnio mieliśmy tutaj spadek, dlatego ja zdecydowałem się tutaj oczywiście wejść, ale patrzę również jakie projekty tutaj... Się pojawiały, jeżeli launchpad oczywiście już jest jakiś czas. Czy najlepiej w tego typu launchpady wchodzić na samym początku, kiedy jeszcze nie ma tych pierwszych projektów, ryzyko wtedy jest większe. Natomiast pamiętajcie, że wtedy można gdzieś tam złapać bardzo fajne poziomy. Dobra, zobaczmy sobie, słuchajcie, jak to mniej więcej wyglądało, jeżeli chodzi o wyniki tych projektów. Odpalmy sobie CoinMarketCap i zerknijmy, jakie te projekty zrobiły wyniki. Pegaxi, to pamiętacie, pokazywałem to w pobudce. Zobaczmy w ogóle, jak to teraz wygląda cenowo. To się nazywa, słuchajcie, PGX. No i obecna cena to jest 0,28. Jeżeli chodzi o ATH tego coina, tej pozycji, to było 0,9. Natomiast jeżeli chodzi o właśnie tutaj akcję na Crystal Go, no to tutaj kupowaliśmy jednego tokena po 0,02. A więc nawet przy tej cenie, która jest tutaj obecnie, to ten wynik i tak jest bardzo, bardzo dobry drugi projekt to jest projekt Refi United. Jeżeli chodzi o tą cenę, którą mieliśmy tutaj na Crystal Go, to było 0005. Natomiast zobaczmy, ile ten projekt kosztuje teraz. Ja przyznam szczerze, że akurat tego projektu nie znam gdzieś tam nie obiło mi się, to słuchajcie, wcześniej o uszy Refi United jest cena teraz 002 jeżeli chodzi o ATH, oczywiście tego projektu też możemy sobie to sprawdzić, chociaż to tak naprawdę nie jest aż tak ważne. No, jeżeli chodzi o ATH, to było to 0,03, a więc teraz jesteśmy trochę na spadku. Natomiast, tak jak widzicie, i tak jest to bardzo, bardzo dobry wynik w porównaniu do tej ceny, którą mieliśmy tutaj, a więc razy 4, nawet teraz na spadku. I był jeszcze jeden projekt BCM-Han. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o to, co nadchodzi, a więc dwa projekty. Pierwszy projekt jest to Apple's Battle. Jeżeli chodzi tutaj o social media, sprawdziłem, całkiem nieźle to wygląda. Projekt, który gdzieś tam... Ma, powiedzmy, swoją, swoje grono odbiorców, ponad 47 tysięcy osób. Natomiast, jeżeli chodzi o mnie, ja podjąłem decyzję, że na początku tego lunchpada będę wchodził tutaj w każde IDO, zobaczę, jakie będą wyniki. Natomiast ja nie kupuję tych gier inwestycyjnie, chcę zarobić na samym IDO i będę oczywiście sprzedawał. Jeżeli trafi się jakiś projekt, który uznam, że jest wartościowy, jakaś gra, która powiedzmy, według mnie będzie przyszłościowa, to będę to zostawiał. Natomiast, oczywiście, zobaczymy, co Słuchajcie, jakie wyniki tutaj będą zrobione, ale warto o tych projektach, zanim wejdziecie chociaż trochę gdzieś tam poczytać. I drugi projekt Zuki Moba też całkiem że to wygląda, jeżeli chodzi o grafikę. Także zobaczymy. Natomiast słuchajcie, teraz przejdziemy już do tego, co najważniejsze a więc do tego, jakie warunki trzeba spełnić. To, co wiemy na razie do tej pory, to tak jak widzicie, projekt jest dość rozwojowy, mamy tu wiele możliwości, nie tylko launchpad, mamy dobrych inwestorów i to co wiemy, to to, że do tej pory akcje, które tutaj się odbyły, dały dobre wyniki, co oczywiście nie jest gwarantem, że tak będzie w przyszłości. Ok, jeżeli chodzi słuchajcie o, o te poziomy, co trzeba zrobić, żeby, żeby tutaj móc działać, to zacznijmy sobie może od tego, że Crystal Go wykorzystuje słuchajcie token należący do Kyber Network, już sekundę, od razu ten token sobie znajdziemy. Kyber Network Crystal to jest dokładnie ten token. Warto, słuchajcie, też zapoznać się z tym tokenem. Jeżeli inwestujecie w jakiś token, warto poczytać. A więc, jest to token należący do ekosystemu Kyber. Kyber Network jest to giełda, jest to DEX. Nie jest to gdzieś tam jakiś duży Dex, ale jest to Dex, który już jakiś czas jest na rynku. Oczywiście o samym tokenie możecie sobie poczytać, jaką ma tutaj użyteczność, a więc jest to taki typowy token governance. Można tu oczywiście za pomocą tego tokena głosować, można go stejkować, można dodawać płynność, można zarabiać na nim pasywnie, a więc dużo, dużo tutaj możliwości, jeżeli chodzi o ten token. No i tak jak wspominałem, tutaj również Kyber Network ma partnerstwo właśnie z Crystal i Crystal wykorzystuje właśnie ten token do tego, żeby działać tutaj na tym ich launchpadzie. No i słuchajcie, mamy tutaj cztery takie poziomy. Pierwszy poziom to jest Topaz, drugi to jest Obsidian, trzeci to jest Emerald i trzeci to jest Safir. No i oczywiście, żeby dostać się na dany poziom, trzeba spełnić określone warunki. Jeżeli chodzi o poziom pierwszy, a więc ten żółty poziom Topaz, należy mieć, słuchajcie, 300 punktów. Nie trzeba słuchajcie mieć tutaj zastejkowanych tokenów KNC, trzeba zrobić KYC. Tak jak widzicie, na wszystkich poziomach jest KYC, a więc jeżeli chcecie rozpocząć swoją przygodę z Crystal Go, to te KYC musicie zrobić. Przed każdym startem należy yy, właśnie wypełnić zadania społecznościowe do whitelisty, a więc trzeba zapisać się na tą whitelistę. I jeżeli chodzi o przydział tutaj, to na tym poziomie jest to loteria, a więc ten przydział nie jest tutaj gwarantowany. No jeżeli chodzi o te punkty, powiedzmy w jaki sposób je zdobywamy, a więc za sam staking właśnie KNC są punkty plus za trading, a więc za obrót na DEX-ie, za swapowanie, również dostajecie, słuchajcie te punkty. Jeden KNC zastajkowamy, to jest jeden punkt i snapshot jest robiony zawsze w momencie rejestracji. Jeżeli chodzi o tradeowanie, to jeden przetradowany dolar to jest 0.1 Punkta. i oczywiście te punkty są zliczane i dają wam odpowiedni poziom. To co jest bardzo ważne, to że w panelu po podłączeniu portfela macie zakładkę Crystal Points i będziecie widzieć, ile tych punktów macie. A więc od razu będziecie wiedzieć, czy się kwalifikujecie, czy nie. Jeżeli słuchajcie, chodzi o poziom drugi, minimum 3000 punktów należy tutaj mieć. Jeżeli chodzi o KNC na stake trzeba mieć ich 1200, trzeba zrobić KYC, trzeba robić zadania, a więc zapisywać się na white listę i również alokacja, jest to losowanie, nie mamy tutaj gwarancji otrzymania tej alokacji. Jeżeli chodzi o mnie, słuchajcie, ja rozpoczynam swoją przygodę na poziomie Emerald, a więc jest to pierwszy poziom, który daje gwarantowaną alokację, 10 tysięcy punktów trzeba mieć minimum, trzeba mieć minimum słuchajcie 4000 tysiące właśnie tokenów KNC na stake. Trzeba zrobić KYC, nie trzeba robić zadań, nie trzeba zapisywać się na white natomiast tutaj alokacja jest gwarantowana. No i safirowy poziom najwyższy, minimum 35 tysięcy punktów, minimum 14 tysięcy właśnie KNC zastejkowanych, również KYC, ale również nie ma wymogu white i tutaj. Jest oczywiście gwarancja tej alokacji. Wszystko jest bardzo ładnie, słuchajcie, rozpisane na medium. Także co trzeba zrobić? Oczywiście, jeszcze raz sobie to utrwalmy. Zaczynamy od KYC, musimy je zrobić. Później, oczywiście, należy zastejkować tokeny KNC w zależności od tego, na którym chcecie być poziomie. Oczywiście, trzeba wyrobić wolumen tradingowy po to, żeby mieć te punkty, chyba że bardzo dużą ilość zastejkujecie, i już samo zastejkowanie da wam. Tą liczbę punktów, no i następnie oczywiście możecie tutaj partycypować. Wszystko bardzo fajnie, słuchajcie, rozpisane jest na grafice, także myślę, że nie będzie z tym problemu. Najważniejsze, żebyście zrozumieli, w jaki sposób dostaje się punkty, a więc po pierwsze, za stake'owanie i tak jak widzicie, możecie robić to na kilku łańcuchach, w tej chwili Ethereum, BSC i Polygon. Ja skorzystałem z BSC, ale również za ten obrót, a więc za wolumen i musi to być obrót z ostatnich 30% dni. Oczywiście na medium macie też zawsze informacje na temat danego IDO, które nadchodzi. Dobra, przejdźmy teraz sobie od Teorii, do praktyki, i pokażę Wam w jaki sposób tutaj wystartować. Oczywiście, tak jak mówiłem, ja działam na sieci BSC, dlatego że jest ona dużo tańsza od Ethereum i łatwo mi się tutaj poruszać. Dlatego że y, często korzystam z, właśnie z Binance Smart Chain'a, mam również na opłaty, także ja wybrałem tutaj tą sieć. Jeżeli chcecie działać na BSC po połączeniu portfela, oczywiście wybieracie BSC na Metamasku, również wybieracie BSC, łączycie portfel. No i potem to, co musicie zrobić, to posiadać odpowiednią ilość właśnie tokenów KNC. No i tutaj, słuchajcie, macie dwie możliwości. Oczywiście, jeżeli na Metamasku macie np. BNB czy jakąś inną pozycję, możecie sobie ją zesłapować. Natomiast słuchajcie, ja użyłem innej metody, dlatego że tutaj była dość duża prowizja i kurs był gdzieś tam taki, który nie odpowiadał do końca kursowi giełdowemu. Ja użyłem, słuchajcie, giełdy Binance i to, co ja zrobiłem, to kupiłem sobie token KNC, właśnie słuchajcie, na, na Binance. Tutaj sobie możecie znaleźć w zakładce Markets. Jest on na Binance i wysłałem go po sieci Binance Smart Chain na swojego. Metamaska. No i oczywiście jak nabędziecie tutaj jak przelejecie sobie odpowiednią ilość, no to musicie jeszcze zrobić obrót. Można też słuchajcie, oczywiście po sieci Binance Smart Chain przelać sobie na przykład USDT i zrobić sobie ten obrót w parze do USDC, a więc pozamieniać sobie odpowiednią ilość, tak, zdobyć punkty, a potem za USDC albo USDT kupić właśnie y, token y, KNC. I wtedy, słuchajcie, będziecie mieli i punkty, i obrót, i będziecie mieli właśnie token KNC. Także tutaj musicie zwracać uwagę na te punkty. Jeżeli wyrobicie sobie punkty, sprawdzicie, że macie ilość punktów taką, jaka Was interesuje, macie odpowiednią ilość tokenów KNC, przechodzicie następnie do zakładki Crystal Go, łączycie portfel, pojawi się tutaj dashboard i należy zastykować odpowiednią ilość Właśnie tych tokenów, zgodnie z tym, jaki poziom tutaj chcecie mieć. No i oczywiście to, co nadchodzi, to najbliższe IDO. Jeżeli to wszystko zrobicie, należy się do niego zarejestrować. Oczywiście łączycie portfel, rejestrujecie się no i słuchajcie, czekamy na wyniki. Tak jak widzicie, nie jest to trudne. No i słuchajcie, będziemy obserwować. To oczywiście o czym jeszcze trzeba powiedzieć, to jakie są obecnie koszta tutaj dołączenia do tego launchpada. Pierwszy poziom, 300 punktów, a więc to można wykręcić obrotem. Poziom drugi, który zwiększa Waszą szansę na alokację, ale nie jest gwarantowany, jest to minimum 1200 właśnie krystalsów. Zobaczmy, słuchajcie, jak to wygląda, jeżeli chodzi o w dolarze to wychodzi 2100 dolarów. No i jeżeli chodzi o poziom kolejny, 4000, a więc to jest ten poziom, który ja mam. To wychodzi obecnie 7181 dolarów. Zobaczymy, jakie będą zwroty. Na razie gdzieś tam ciężko mi powiedzieć, będziemy sobie to oceniać. Natomiast pamiętajcie, że w kryptowalutach zawsze warto działać zespołowo. Jeżeli chcecie zrobić sobie jakiś poziom, być może warto zrobić to w dwie osoby, jeżeli macie taką zaufaną osobę, podziałać sobie razem. Generalnie bardzo fajnie działa się w zespole. Jeżeli chodzi o świat krypto, także my jako krypto ekipa również zawsze działamy zespołowo, także możecie o tym pomyśleć. No i oczywiście ode mnie wyniki będziecie dostawać. To co dla nas dzisiaj najważniejsze, to to, że za projektem stoją mocni inwestorzy, to, że projekt wykorzystuje mocny token. Token, który gdzieś tam ma już na rynku, słuchajcie, jakąś pozycję. Jeżeli chodzi o samego Kybera, jeszcze zerknijmy sobie. Jakie było tutaj ATH, słuchajcie, na tej pozycji 17 dni temu, 2,40. Natomiast tak jak mówię, token jest już na rynku jakiś czas. Także nie jest to, słuchajcie, jakaś super nowa pozycja. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Zobaczymy, jakie będą wyniki. Mam nadzieję, że trochę Wam rozjaśniłem. Natomiast to, co jest najważniejsze, to KYC, odpowiednia ilość punktów, odpowiednia ilość tokenów i oczywiście zrobienie stake'u i pamiętajcie, że jeżeli będziecie chcieli wyjść z tego lunchpada, no to tutaj stake jest na 30 dni, więc trzeba będzie po prostu to odczekać. Na dzisiaj to by było na tyle, mam nadzieję, że było wartościowo, jeżeli tak zostaw łapkę, zostaw komentarz i słyszymy się w kolejnym filmie. Dzięki za uwagę, hej ekip!